Dzień dobry, cyk, witamy wszystkich. Siema, siema. To jeszcze raz, siema, elo. Elon, wszystkim. Jak się macie, skąd klikacie, czy nas widać, czy nas słychać, sprawdźcie łapki do góry, sprawdźcie komentarze, aczkolwiek widzę już tutaj e, pierwsze komentarze. Siemano, siema Adrian, siema Andrew. No, także pierwsze komentarze są, poczekamy jeszcze chwilę. I lecimy dzisiaj z bardzo gorącym tematem. Ostatnie czasy, wiele po prostu wskazuje na to, że wszyscy chcą zostać wolni finansowo. Akurat też w takiej sytuacji, jaką mamy na rynku, no bo jednak inflacja, problemy zbrojne, niezbrojne, problemy z węglem, tutaj problemy z kredytami, tutaj wakacje kredytowe, siana ludzie mają coraz mniej, także szukają coraz to. Innych, lepszych, może prostszych rozwiązań, by te siano pomnażać, ale niestety to nie jest takie proste i można natknąć się na wałek, można natknąć się na skamy, można natknąć się na takie okazje, które niekoniecznie później dobrze się kończą. Dzisiaj porozmawiamy troszkę tak ogólnie, a za tydzień oczywiście zapraszam Was też już teraz na drugą część, bo tam bardziej szczegółowo omówimy kilka. Różnych sposobów, które my oczywiście wykorzystujemy tutaj w ekipie do zarabiania i które o dziwo działają, a naprawdę sprawdziliśmy tego już sporo, i większość tych rzeczy po prostu się wysypało. I to nie chodzi o to, że się wysypało same od siebie, tylko często one, te rzeczy, te sposoby, te, jakby to nazwać, narzędzia nie wybaczają błędów. A ja lubię takie narzędzia, które te błędy wybaczają, także później o nich będziemy rozmawiać. No dzisiaj to taką prezentację przygotowaliśmy na temat pasywnego zarabiania. Czy to w ogóle jest możliwe? W jaki sposób można do tego podejść? Jak to ugryźć? Ogólnie możliwe to jest. Tylko, że nie jest to proste do zrobienia, nie jest to na pewno proste do osiągnięcia. I na pewno nie jest to tak proste, jak widzicie to na reklamach na Instagramie, na Facebooku czy na YouTubie, że jest sobie na przykład taka reklama zarób dzisiaj 1000 dolarów, a potem 1000 dolarów każdego kolejnego dnia. Taką reklamę gdzieś kiedyś coś spotkałem. Ogólnie też latają reklamy różnych brokerów. Jeżeli chodzi o to, to jest Naga, Trade, EToro. I tego typu brokerzy, czy tam Trading 212, i to nie są złe aplikacje, ale tak naprawdę trzeba zrozumieć, czym są te aplikacje, jak je używać, no i przede wszystkim też trzeba zrozumieć, jakie ryzyka tam są dla nas schowane, czy na nas czyhają, bo to mało kto o tym mówi. Te reklamy wszystko fajnie pokazują. Tam zresztą była nawet reklama. Pamiętam, że jakiś aktor był wynajęty i też tam coś reklamował. Już tego wszystkiego nie pamiętam. Ogólnie tak samo w podobny sposób są produkty bankowe reklamowane, typu jakieś może nie lokaty, ale jakieś bardziej ryzykowne produkty, gdzie tak naprawdę to wszystko fajnie wygląda, ale jak już człowiek się wczyta w szczegóły, to jest w stanie się wystraszyć. A mało kto, jak wiecie, te szczegóły. Czyta i zwraca na to uwagę. O, Marku, trzeba jeszcze wspomnieć, że, te niektóre, że niektóre, większość z tych reklam, gdzie my widzimy te znane osobistości, znane nazwiska, to trzeba powiedzieć, że te, te reklamy wykorzystują bez informacji. Te osoby nawet nie są świadome tego, że ich wizerunek jest wykorzystywany w tych reklamach, jako ten taki haczyk, że ten i ten słynny piłkarz po wejściu w ten i w ten dany projekt dzisiaj nic nie robi a kasa mu spływa codziennie w takich, takich ilościach, że nic nie robić, tylko się cieszyć każdego dnia, więc no to oni są... są nawet nieświadomi tego, że jest wykorzystywanych po prostu ich wizerunek. No Jego tak, tam. to już są takie reklamy, takie skamy, gdzie po prostu no wiecie, jednak taki Lewandowski, czy Elon Musk, czy Warren Buffett, czy nie wiem, nie. czy Kuba Wojewódzki, to są osoby, Rozpoznawalne może nie wszyscy na świecie, ale na pewno w Polsce część tych osób z polskiej sceny, powiedzmy, aktorskiej czy tam rozrywkowej jest rozpoznawalna i albo się ich lubi, albo nienawidzi, ale to jest nie jest ważne. Ważne jest to, że każdy o nich słyszał. I potem takie wizerunki. Są wykorzystywane właśnie, by zrobić jakiś wałek lub kogoś naciągnąć. Zresztą ostatnio też na grupy wrzucałem, że ktoś znowu podszywa się pode mnie. I to jest notorycznie. Pod mnie się podszywa, pod Michała, e, piszą, w ogóle. Liza coś wygrała, podobno ode mnie, w języku tam chyba francuskim czy jakimś, a ja nic o tym nie wiem. Także no, trzeba na to zwracać uwagę, nie dać się nabrać. Często też. Na Instagramach takie osoby, które podszywają się pod kogoś, do nas piszą. I to można wychwycić, bo one piszą zazwyczaj translatorem. I na przykład bardzo często do mnie pisze Kamil Jarząbek, ale to nie jest on, tylko to jest jego e, jakiś tam pseudo który podaje się za niego. I, on, I takie osoby od razu oferują ci jakieś rozwiązania. No tak to nie działa. Trzeba na to zwracać uwagę, trzeba głośno o tym mówić, bo takie patologie powinno się zwalczać. Na tym rynku. Tak samo y, tych patologii jest wszędzie wiele. Czy to rynek tradycyjny, czy nieruchomości, czy tu, tu mamy na przykład kryptoforex, akcje. To akurat są dość ryzykowne rzeczy, ale też potrafią wynagrodzić, jeśli oczywiście używasz to z głową i podchodzisz do tego wystarczająco dobrze i z dystansem, no bo przecież wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem to też trzeba pamiętać. No i ogólnie tutaj, nawiązując do tego pasywnego dochodu, no to zazwyczaj te dochody pasywne można sobie wygenerować. Można zostać rentierem i po prostu mieć wiele nieruchomości, które nam płacą. I to mamy dochód pasywny, ale oczywiście trzeba było wykonać jakąś pracę, pozyskać kapitał, zakupić takie nieruchomości. Trzeba o to dbać, więc to nie do końca jest taki 100% pasywny dochód. Często też słyszycie, że pieniądz powinien robić pieniądz, ale nikt nie chce powiedzieć, w jaki sposób to zrobić. No i to ja też kiedyś bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, aż zacząłem sam szukać, testować i po prostu tracić pieniądze. Dziś już straciłem tak dużo pieniędzy na różnych rzeczach. Że jestem w stanie po prostu podzielić się tym z Wami i powiedzieć Wam, co działało dla mnie, co nie działało. I to, że dla mnie coś nie działało, to nie znaczy, że dla Was nie będzie działać. No bo wiele osób na przykład utrzymuje się ze spekulacji, wiele osób utrzymuje się z hazardu, wiele osób na przykład utrzymuje się grając w pokera, obstawiając mecze. Ja tego nie lubię, nie umiem tego robić, aczkolwiek próbowałem i próbowałem wtedy. Takich bardzo prostych sygnałów, czyli ktoś mi dawał typy, ja z tego korzystałem. Dla mnie to nie działa. Dopiero później doszedłem do wniosku, że coś tam śmierdzi, coś tam jest nie tak. No i wyszło na to, że te wszystkie sygnały, typy są w taki sposób dawane, że połowa ludzi dostaje sygnały, że wygra na przykład jedna drużyna piłkarska, a druga połowa dostaje takie typy, że wygra druga drużyna piłkarska. A może jeszcze trzecia, że będzie remis, czyli finalnie gdzieś coś się trafi? No i obawiam się, że tutaj na rynkach, właśnie finansowych, może być całkiem podobnie. Aczkolwiek można się spotkać z sygnałami, można wykupić sobie membership i korzystać z różnych sygnałów. Ja też korzystałem, jednak czasowo nie jestem tego w stanie zrobić. A nawet, widzicie, no nie pracuję, mam naprawdę dużo wolnego czasu. Jeżeli chodzi o to i nie chciałbym siedzieć też cały dzień przed wykresami, przed aplikacją, żeby to klikać i próbować. Oczywiście da się, ale to znowu jest sprzedawane osobom, które nie mają czasu, nie mają czasu na nic, są zajęte, mają rodzinę, prowadzą biznes i one tam w prosty sposób mają zarabiać. Szczerze, gówno, prawda, nie zgodzę się z tym, bo ja mając wiele czasu. Nie potrafiłem się zaangażować w to 100%, a jak się już zaangażowałem, to potem wydarzyło się coś niedobrego i mój kapitał wyparował. I takich aplikacji wiele też przetestowałem. Także jeżeli chodzi o to, też bym na to zwrócił uwagę i podchodził na to z dystansem. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że przez ostatni czas pojawiły się trochę zieleni na krypto, no i z nor wychodzą te wszystkie różne Tradingowe, sygnałowe grupy, ja ich nazywam sygnaliści. Ja nic do nich nie mam, że wam powiem, ale finalnie sprawdzając większość tego, na moim przykładzie, korzystając, to nie działa. Jeżeli to dla mnie nie działa, to jest szansa, że nie będzie to tak samo działać dla Ciebie. Jeśli są osoby, którym to działa, gratuluję, jeżeli potraficie na tym zarabiać, nie ma problemu. Aczkolwiek ja też unikam małpowania i bezmyślnego kopiowania pewnych rzeczy. Ja lubię wiedzieć, co, z czym się je i jak to powinno wyglądać. Także ja nie chcę być taką, wiecie, pływającą w rzece czy tam w jeziorze rozwielitką, która nie myśli, tylko robi to, co jej powiedzą. Nie lubię. Dlatego dziś jestem tu, gdzie jestem, bo idę czasami pod prąd i nie słucham wszystkich, tylko słucham siebie. Gdzie finalnie ja sam siebie rozliczam za moje decyzje, za moje dobre decyzje, za moje złe decyzje, a naprawdę w ciągu tych pięciu, sześciu lat tych decyzji podejmowanych było wiele. Zresztą, jak widzicie, je, mamy jakąś tam ekipę, ciągle podejmujemy decyzje, ryzykujemy, uczymy się, popełniamy błędy. Jednak najważniejsze jest to, by wyciągać z tego wnioski. Coś chcecie dodać? Jeśli chodzi o te grupy sygnałowe, no to bardzo często są podawane różne wejścia, a, a bardzo często nie ma na przykład strategii na wyjście, co jest moim zdaniem dużo bardziej ważniejsze niż wejście w tą pozycję. No i tak jak mówiłeś, no często zabiera to dość dużo czasu. Według mnie to nie jest do końca taki dochód pasywny, w ogóle to nie ma nic wspólnego z dochodem pasywnym, bo jednak trzeba siedzieć i wklepywać te sygnały, także no. Często to po prostu trzeba poświęcić na to cały dzień, a wyniki no, nie do końca są takie, jakbyśmy tego chcieli. Także jeśli chodzi o grupy sygnałowe, to różnie to bywa. Warto jeszcze tutaj wspomnieć, że dzisiaj będziemy omawiać głównie sposoby zarabiania online. Nie są to właśnie, tak jak mówiłeś o tych parkingach i rentingu różnych nieruchomości, to dzisiaj będziemy się skupiać głównie na, na rynkach online, znaczy na sposobach online, które możemy ogarnąć tak. przez komputer, typu właśnie krypto, forex i akcje. Będą to takie rzeczy, gdzie twoje pieniądze, które jesteś w stanie zaryzykować, mogą wygenerować ci dodatkowy przychód, zysk lub stratę. Oczywiście to też trzeba bardzo zaznaczyć. Te wszystkie rzeczy, z których my korzystamy, są ryzykowne. Ja oczywiście Michał Mówimy o tych rzeczach, że my z tego korzystamy, ale to jest tylko i wyłącznie w oparciu o naszą opinię. To nie jest żadna rekomendacja, to nie jest żadna porada inwestycyjna, nic z tych rzeczy. Ja wam mogę jedynie pokazać na moim koncie, na tym, co ja używam, co dla mnie jest ok, co mi się sprawdza, czy jestem zadowolony, czy też zadowolony z tego nie jestem. No i takich aplikacji przerobiłem wiele, też chcę, żebyście po prostu o tym wiedzieli. Czekajcie, mamy tutaj komentarze. Ja skorzystam z chwili, chciałem się przywitać. Siema, bo dzisiaj tak nieco później dołączyłem, ale też, no bo nie było mnie wcześniej, więc nie do końca wiem, o czym było mówione, natomiast chciałem się odnieść do tego, co tam Michał wspomniał, że często przy tych grupach sygnałowych nie ma strategii na wyjście. Z tego, co ja zauważyłem, w większości tych grup, to mimo wszystko jest tak, że oni ci owszem podadzą jakieś targety. Przy których można sobie założyć take profity do zrealizowania, no ale to, czy rzeczywiście to tam dojdzie, czy nie, to już jest kwestia tego, czy dojdzie, czy nie. Tak na dobrą sprawę, bo dojść wcale nie musi, a mimo wszystko ty siedzisz i się stresujesz, czy to złapie, czy nie złapie, w zależności od tego, kto jakie ma do tego emocje. Ja też jestem z tych osób, które no Nie, nie chcę, jakby siedzieć przy, przy tradingu, poświęcać na no to ani swojego czasu, ani swojego, swoich emocji. Tak, żeby siedzieć i klikać w tym komputerze i patrzeć co chwila, co się zmienia, bo mimo wszystko, no więcej, więcej energii i emocji to kosztuje niż pieniędzy finalnie. A i te się traci. Ja Coś bym te... chętnie posiedział, poświęcił swój czas, jeśli faktycznie można by tu ponad takie przeciętne wyniki kręcić. Aczkolwiek z reklam i z tego wszystkiego wynika. No, że tam pokazują tylko udane transakcje, a tak naprawdę nikt nie pokazuje drugiej strony medalu, czyli tego, co się nie udało, i jaka jest statystyka. Oczywiście są podane, że jest 80% skuteczności, jednak tutaj nie zawsze ta skuteczność ma takie znaczenie, bo najważniejsze we wszystkim jest money management, czyli to, ile jesteś w stanie gdzieś tam po prostu zaangażować kapitału do gry, do handlowania, a nie ryzykować wszystko. Jeśli będziesz za dużo, Kapitału ryzykował i będziesz ponosił kilka porażek pod rząd, czy tam nietrafnych transakcji, no to wyzeruje ci kapitał. I to tak zazwyczaj się kończyło też w moim wypadku. Aczkolwiek nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś na moim blogu opisałem takie narzędzie do tradingu. To chodzi o Forex. Było, była możliwość podpięcia się do tradera i można było kopiować sobie jego sygnały. To się nazywało Relax. No i było wszystko fajnie przez cały rok. Oczywiście, część tam zysków została zrealizowana, ale jedne z moich większych kont, które było nastawione z góry na 100% ryzyka, compounding, reinwestycje i tam różne takie, w pewnym momencie, po w sumie nie, ja się nie obudziłem, ale widziałem, jak gość w rok czasu to, co zbudował, zaprzepaścił w jedną noc. Wykasowało gościa i wykasowało ludziom konta w tym mi na kilka tysięcy czy kilkanaście dolarów plus finalnie tam poszło chyba ponad 2 miliony dolarów przepalonego siana, więc to naprawdę trzeba na to uważać i też nie, nie pakować się w takie rzeczy całym kapitałem, bo ja testuję zazwyczaj rzeczy na małym kapitale i to wszystko idzie bardzo dobrze, ale najgorsze jest to, że jak już witasz się z tą gąską, już czujesz ten moment, wbijasz za więcej, a kolejne dni już nie są takie fajne, i potem Twój kapitał się zeruje. Oczywiście to też zależy od rynku, bo jeśli nawiążę do tych narzędzi, które ja mam, z których ja korzystam, no to tutaj tak naprawdę to, co dzieje się na rynku, ma bardzo ważne e, znaczenie w tym wszystkim, bo jeśli wchodzisz na górkach i będą spadki. No to finalnie nie jesteś w stanie zarobić, bo po prostu takie narzędzia czy tam boty do scalpingu czy boty do jak to się nazywa fachowo do piramidowania, do skalpowania to one będą tylko skupować i mało takich narzędzi ma zabezpieczenie, które chroni cię przed tym, żeby nie zostać z tymi coinami. Aczkolwiek ostatnio trafiłem na coś ciekawego, ale o tym trochę później. I, I tam to troszkę inaczej jest rozegrane, też to testuję, sprawdzam, ale tak na razie staram się to dotykać, a nie zawierzać na 100%. Bo mówię, ja bardzo sceptyczny jestem do tego typu narzędzi. Aczkolwiek z tego korzystam. No, wiele osób jest sceptycznych, żeby pracować dla kogoś, a czasem pracować muszą, bo nie mają innego wyboru. Ja akurat mam tą przewagę, że ja sobie lubię potestować różne rzeczy, i to ja ryzykuję moje pieniądze, mój czas i ewentualnie mogę wydać jakąś swoją opinię. I tak jak mówię, to, że ja w jakiejś firmie dzięki jakiejś aplikacji nie zarabiam, nie znaczy, że Wy nie będziecie zarabiać, więc jak najbardziej bierzcie, idźcie i testujcie różne rzeczy. Nawet jeśli coś przetestowaliście, a jest dla Was fajne, no to możecie mi napisać wiadomość prywatną, ja też się chętnie temu przyjrzę. Często różne osoby wysyłają mi też różne rzeczy. Ja często już też z tego korzystałem, czy tam Michał Kuba i drugi Michał, ale zdarzają się takie rzeczy, których nie znam lub pojawiły się dopiero na rynku. No i tak naprawdę to jest kolejny minus tych rzeczy, bo coś jak jest nowego, no, to dostaje mega pompę marketingową, jest przede wszystkim reklamowane w jakiś sposób, niekoniecznie spójny z tym, co te narzędzie, co te boty, co, co ta firma może Tobie dać. I wiele osób później się podpala, wchodzi tam, próbuje zarabiać, a to tak naprawdę nie, nie jest takie proste. Bo tak jak mówię, czy jakieś e, edukacyjne. Miejsca, gdzie musisz poświęcić czas na edukację, żeby zacząć uczyć się analizy technicznej, czy wykorzystywać jakąś aplikację, która kopiuje sygnały, tam wszędzie musisz poświęcić wystarczająco ilość czasu, plus mieć oczywiście jeszcze wystarczający kapitał, żeby to w ogóle się opłacało. Przeważnie takie aplikacje, grupy kosztują około 100 do 200 dolarów miesięcznie tyle to potrafi kosztować. No a żeby zarobić te 200 dolarów miesięcznie, to już wam nikt nie zagwarantuje, że wy w ogóle zarobicie te 200 dolarów miesięcznie, żeby starczyło chociaż na to, by się edukować. Także, no to też bym zwrócił na to uwagę. Dlatego ja szukam też czegoś, co po prostu może skorzystać z tego każdy. Niekoniecznie musi to być na początku płatne i ma jakieś tam konkretne wyniki. I to nie muszą być takie wyniki, że ja zarobię setki procent czy tysiące procent. To, to nie o to mi chodzi. Mi starczy 3, 5, 10 procent w miesiącu, to już jest w ogóle maks. A coś jak wam płaci procent dziennie, to uciekajcie od tego, bo to niekoniecznie jest możliwe. Zresztą już coś takiego pokazywałem, 3% dziennie. Potem z Michałem Wadasem mieliśmy coś, co płaciło 5% dziennie, ale bardzo szybko przestało płacić. Więc tutaj naprawdę tej patologii jest dużo, trzeba uważać. Chyba, że jesteście fanami tego typu aplikacji, tego typu rzeczy i świadomie w to wchodzicie. No to musicie wiedzieć, że tego typu hajpy e, żyją 3-6... Czasami 12 miesięcy, i potem nie ma, było i nie ma. Dlatego najważniejsze jest, żeby wyciągnąć swój kapitał. To samo jeśli chodzi na przykład o krypto i o forex. No to jeśli już coś fajnego natraficie, to zadbajcie o to, żeby swój kapitał podstawowy wyjąć stamtąd. A potem to się już możecie bawić. I potem ewentualnie powiecie, że ach, nie zarobiłem, ale nie powiesz, bo straciłem, albo przewaliłem nie wiadomo ile. Pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, ale robiliśmy takiego live'a. Też mieliśmy tutaj gościa, on stracił 135 tysięcy złotych i to wszystko zostało zrobione przez pseudo brokera, gdzie do niego został wykonany telefon. Zaoferowane mu zostały jakieś dziwne bonusy, i później tylko dopłacał do konta, dopłacał, dopłacał i obudził się, jak przepalił 135 tysięcy złotych. I to nie jest do odzyskania. Parę osób gdzieś tam odzyskało, ale to akurat nie z tej firmy. Jednak jeśli w takich rzeczy korzystacie, czy to jest krypto czy Forex, zazwyczaj, tutaj te pieniądze, jeśli stracicie, nie są do odzyskania. Tak samo jeśli chodzi o aplikacje czy platformy, które oferują zarabianie na herce. Tam też trzeba mocno czytać regulamin, uważać, gdzie się wpłaca pieniądze, bo czasami jest tak, że wy wpłacicie te 250 dolarów, ale wy już tego nie wypłacicie, jak nie zrobicie obrotu. A jak ktoś ma zrobić obrót, jeśli on ma totalnie zerową wiedzę w danym temacie? I często też są grupy, które pomagają niby, i tak naprawdę oni zarabiają pieniądze na tym, czy wy zarobicie, stracicie, nieważne. Oni zarabiają od obrotu. I to wali, czy wy zarobicie, czy stracicie. Oni po prostu swoją prowizję zgarną, a wam tego nie powiedzą. I dziś, mówię, będziemy o tym mówić i walczyć z takimi rzeczami. Jeśli chodzi o krypto, no to tu jest kilka rozwiązań, o których powie Michał: tych pierwszych. To są takie pasywne rzeczy, które oczywiście każdy może zrobić, każdy może użyć i. Bardzo proste do nauczenia się, pomimo że z początku możecie w ogóle nie rozumieć o tym, o, tym, o czym mówi Michał. <laughs> yy, wiadomo, że jeśli trzymamy kryptowaluty, to dodatkowo jeszcze tylko za trzymanie tych kryptowalut możemy dorobić sobie jeszcze dodatkowo. Yy, na przykład, jeśli chodzi o takie dwie podstawowe metody wydobycia krypto, no to jest Proof of Work i Proof of Stake. No i dwie te, te metody potrafią właśnie dać nam jakiś zarobek. Proof of Stake, czyli tak zwany staking. Tutaj po prostu musimy trzymać swoje kryptowaluty na swoim własnym portfelu, które są używane do walidowania, czyli zatwierdzania transakcji na sieci. Przez to właśnie część tej, tej transakcji, część tego FI spływa nam po prostu na nasz portfel. Później możemy pożyczać, czyli lending, są do tego aplikacje zdecentralizowane, scentralizowane. Niektóre działają lepiej, niektóre gorzej, niektóre blokują wypłaty, i później już możemy tylko się zalogować na to konto i popatrzeć sobie na te nasze krypto, ale. Są też zdecentralizowane możliwości, gdzie możemy po prostu wrzucić tam nasze krypto i nie potrzebujemy żadnego pozwolenia, żeby wyciągnąć je. Mamy również liquidity pools, czyli tak zwane pule płynności. To wiadomo, do zdecentralizowanych giełd musimy stawiać takie pule płynności. Tutaj również działamy na tym, gdy ludzie wymieniają po prostu z jednej waluty na drugą, my dostajemy część prowizji. Farming, no to to jest kombinacja, która używa wszystkich tych możliwości. W ogóle możliwości jest bardzo dużo, także tutaj, e, jeśli chodzi o kryptowaluty, no to mamy pole do popisu. Jednak należy pamiętać o ryzyku, ponieważ na niektórych tych protokołach może się wydarzyć tak, że są tam jakieś błędy. Hakerzy tylko czekają, aż tam ludzie e, wpłacą swoje pieniądze, a później elegancko gdzieś tam bocznymi drogami e, potrafią wypłacić te środki, więc trzeba być bardzo ostrożnym na pewno. Dodatkowo. Ja jeszcze dodam, jeśli chodzi o farmingi. No to zazwyczaj to jest połączenie liquidity pula, czyli łączycie dwie kryptowaluty w jeden token LP token i wrzucacie go w farming. Za to, że to zrobiliście, macie nagrody w innym tokenie. I tutaj też trzeba bardzo uważać, ponieważ te tokeny mogą często w ogóle nie mogą, tylko zazwyczaj dzieje się tak, że lecą do zera. Często też jest tak, że Twórcy tego projektu gdzieś się zawijają. Zresztą bardzo duże ryzyko ostatnio jest na tych projektach Play to Earn. Zresztą wczytałem chyba dzisiaj na Twitterze, że jakaś gierka się tam zawinęła, i sprzedali swoje tokeny do gier i po prostu się zawinęli. Więc mówię, to trzeba też na spokojnie do tego podchodzić i sprawdzać. Ogólnie z tych miejsc, gdzie można takie stakingi założyć, no to na pewno znacie Osmosis. Tam akurat dostaliśmy Airdropa. Kto stejkował sobie atomy, to mógł sobie zbudować farmę na Osmosisie w oparciu o darmowe siano, o te tokeny, które dostałeś. Oczywiście była jakaś świetność tego projektu i ten token dochodził do ceny 6, chyba nawet dolarów, gdzie spadło mu się do 40 centów. Dzisiaj ta cena wynosi 1 dolar. My dostawaliśmy te tokeny, jak były warte, około 3 dolarów z tego co pamiętam, czy tam 3,50, więc finalnie i tak jest dobrze. Teraz bardzo popularną platformą jest Evmos, aczkolwiek tutaj też ostatnio zostali schakowani i to jest to co mówi Michał, trzeba zwracać na to uwagę i podchodzić z dystansem, nie pakować na chóra całego siana, bo wiecie, ostatnia akcja była na Lunie i na UST, a na przykład jak są takie bridge, to oni też mają stablecoiny w oparciu o jakiś tam ich ekosystem i tutaj jeżeli chodzi o Bridgea Nomad to tam został zhakowany i tam się USDC, które powinno trzymać cenę 1 do 1 z dolarem, no lekko się rozjechało i już to nie jest warte, ten token akurat na tej sieci 1 dolar podobnie z cenami stało się na przykład też na MM Finance, kto interesuje się całym ekosystemem Kronos i Kro zresztą o tym też nieraz pisaliśmy na telegramie i na grupach, no to tam można sobie też farmingi, stakingi wrzucić, można nawet stake'ować CRO lub stake'ować LP tokeny, także tutaj też MM Finance spadło sobie na glebę, chociaż ostatnio też odbiło. No i to, co teraz widzimy, no to rynek troszkę odbił. Dla mnie to nie do końca, ja obawiam się jednego, że jak już przyjdzie troszkę większy optymizm, to znów nas wszystkich wydymają i będą większe spadki, więc na to też zwróćcie uwagę i nie wchodźcie na 100% w tym momencie w krypto. To oczywiście też nie jest żadna porada, bo ktoś mi powie: O, Marek mówił, żeby nie wchodzić, a potem będzie: No, jakbym nie wszedł, to mógłbym zarobić. Ja już takich mógłbym, gdybym słyszałem naprawdę setki, tysiące wiadomości i często ludzie po prostu tracą tutaj. Siano przez swoją głupotę, bo albo wchodzą w najgorszym momencie. Grupy sygnałowe to zaczęliśmy z przytupem, troszkę powiedzmy, żeby był negatywny wydźwięk. Ja trochę te grupy oczyszczę. Plusem takich grup jest to, że możecie się na przykład pewnych rzeczy nauczyć. Zazwyczaj takie grupy mają jakieś kursy, mają jakieś fajne. Materiały edukacyjne, oczywiście, tam za to musicie zapłacić, ale jeśli ktoś faktycznie chce się uczyć, to jest to w stanie wykorzystać, wyjdzie na plus. Uczestnictwo w takiej grupie można potraktować jak jakiś kurs, wykupienie jakiegoś e-booka czy coś tego. Nie ma z tym najmniejszego problemu. I plus jest jeszcze taki, że możecie w ogóle sprawdzić, czy to jest dla Was. Więc ja bym aż tak nie podchodził do tego negatywnie, bo jak chcecie się dowiedzieć, czy to sygnały na rynku krypto, czy sygnały na rynku forex, czy te rynki są dla Was. No, jeśli tego nie dotkniecie, nie spróbujecie, to się nie dowiecie. Dlatego, jeśli ktoś w ogóle ma ochotę korzystać z takich rzeczy, z góry powinien na przykład założyć: Mam tysiąc złotych, czy tam tysiąc dolarów. Jak to przewalę, to zrobię to albo tamto. Więc musicie też po prostu z góry zdecydować, co będzie, gdy. Nie gdybać, co by było, tylko plan założyć, co zrobicie, jak wydarzą się pewne rzeczy. To tak jak my budujemy plan skupowania sobie DCA, czy trzymania holdingów, czy stakingów, my z góry już zakładamy, kiedy dane kryptowaluty na przykład będziemy sprzedawać. Czy to dojdzie do tych poziomów, no nie wiemy. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak, ale musimy jakiś plan mieć i tego się trzymać. No i na przykład. Tam już któryś live ostatni też był. Ja caszowałem tak AD, caszowałem tak Matika, caszowałem tak Fantoma i wiele różnych innych kryptowalut. Jeśli bym nie miał założonych tych targetów, to bym dalej to prawdopodobnie trzymał, tak jak w 2017-2018 roku. I to jest dokładnie to, co powiedział Kuba i Michał: że wejść w rynek to jest pikuś. Kupić najmniejszy problem. Najgorzej jest to sprzedać i najgorzej jest wiedzieć, kiedy sprzedać, bo tego ci nikt nie powie, tego nikt nie przewidzi. Można tylko spekulować i zamierzać coś sprzedać, a czy ty to zrobisz? Nie. Ja tak na przykład zostałem z Litecoinem. Zamierzałem sprzedać go przy 500 dolarów, zresztą tu mówię o tym głośno i to jest dobry przykład. Ja go mam tam od 7, 10, 20, 50, więc akurat to nie jest jakaś tam strata, ale zamierzałem go sprzedać przy 500 dolarów no i z Kubany nie doszedł no i, i co i co ja też mam z tym poradzić coś chcesz Michał dodać bo jak nie to lecę z monologiem dalej, bo teraz boty będą hmm, no i jeśli chodzi o boty no to ostatnio mamy kilka różnych rzeczy ale to tak jak mówiłeś to rozbierzemy na następnym tak, na, na następnych na następnych live'ach będziemy o tym rozmawiać bardziej. Ja Wam mogę powiedzieć, co to są za narzędzia. Ogólnie opierają się o API, o handel na giełdach na Twoim koncie. Ty nie wpłacasz nigdy, nigdzie pieniędzy nikomu. Te tokeny są na Twoim koncie. Po prostu jest taka możliwość podpięcia narzędzi czy różnych algorytmów przez API. I oni ci tych pieniędzy nie wypłacą, ale bywa tak, że jeśli to opiera się o handel na futuresach, na dźwigni, no to stracą ci twój kapitał. Ja bardziej skupiam się na takich narzędziach, które handlują w oparciu o spot. Czyli w najgorszym wypadku zostaną mi tokeny, które straciły na wartości, ale nie jest tak, że ja stracę coś. Rozumiecie o co chodzi? Że finalnie masz to, że kupiłeś. Telefon, tak jak ja mam, kupiłem go dwa lata temu, czy rok temu za powiedzmy 2000 tysiące złotych, to to, że on dziś kosztuje 1000, no to tak, tak się dzieje, ale nie, że go straciłem. Po prostu mam dalej to urządzenie. To tak samo jest z tokenami, można je holdować. I dzięki na przykład tym narzędziom można powiększać ilość. Tak, jak i stablecoinów, które masz na tym rachunku czy na giełdzie, to tak samo danych tokenów albo jak dobrze się tam handluje, to za te stablecoiny, które są tobie generowane, możesz sobie kupić więcej kolejnych kryptowalut. Ja do tego podchodzę w ten sposób. I ogólnie testuję dwa narzędzia. Możecie je znać lub nie. Więc jedno działa na tej zasadzie, że ustawia się siatkę zleceń. I ono kosztuje 130 euro czy tam dolarów miesięcznie. Nie jest tanie, ale wykręca dość fajne wyniki i wykręca je tylko jak krypto rośnie. Jak spada, nie działa to za dobrze. Ja z tego narzędzia korzystam już chyba 2 lata będzie. I po prostu stwierdziłem, że sobie to poużywam i z tych krypto, które holdowałem, nawet tam podpiąłem, pamiętam, SIA coin. Jeśli ktoś pamięta, to kliknijcie jedynkę jak pamiętacie co to za token SIA coin, ja na nim też tam handlowałem, no i to był taki czas, że ten bot wygenerował mi tyle siana, że z te zyski postanowiłem poświęcić na testowanie tego bota na rok do przodu, czy tam dwa lata, więc powiedzmy, że on sam się zapłacił. No i kolejne narzędzie, które mogliście zobaczyć już też na telegramie, bo je opisywałem, ja to nazywam nie bot, bo ponieważ to nie do końca jest bot, to jest narzędzie tradingowe, tam jest algorytm. Oczywiście, boty to są nazywane te narzędzia, ale źle się kojarzą. Dla mnie jest to narzędzie, które naprawdę po miesiącu działania dało całkiem fajny wynik. Zresztą na ostatnim live analizowaliśmy to z ekipą, więc tutaj dało bardzo fajny wynik. A co najlepsze, możesz je testować za free, za darmo. Wystarczy po prostu sobie zrobić konto, nauczyć się, jak to ustawić, co tam trzeba kliknąć, jak podpiąć to do giełdy, ile kapitału przeznaczyć i testujesz to za darmo. Jedynym takim haczykiem tutaj jest to, że na darmowej wersji musisz oddać 30% zysku, a na wersji płatnej. To już jest tylko 20% zysku, i możesz mieć odpalone 10 par walutowych, no a po prostu na, tych, na tym darmowym dwie. I tak jak powiem Wam, testujemy to w kilka osób. Ja mam konto płatne, bo tam ja poszedłem znowu na grubo, czyli tam testowałem. Zresztą w miesiąc czasu już praktycznie mi ten automat odrobił tą opłatę, więc dopiero zacznę zarabiać od może przyszłego tego miesiąca, połowy. Zobaczymy, jak się rynek zachowa. Ale też parę osób gdzieś mi pisało, że sobie odpaliło testowo te narzędzie na darmowym właśnie koncie. Dwie pary walutowe, już nie pamiętam, które tam pary wybrali, ale chyba faktycznie to był Matic, bo mi Matic najwięcej siana zrobiło i AWE. I któreś z tych, no i na tych darmowych e, algorytmach też bez problemu zarobili jakieś siano i Celem ich jest to, że oni chcą tyle zarobić, żeby móc sobie opłacić tą wersję premium na rok i po prostu zacząć z tego korzystać e, pełną parą, tak? Więc to też jest jakieś rozwiązanie. I to już też to co powiedziałem na początku. Mnie ciekawią i interesują narzędzia, które jestem w stanie przetestować za darmo i niekoniecznie muszę płacić, bo często jest tak, że za coś zapłaciłem, nieraz nie ma, nieraz to nie była mała kwota bo pamiętam raz miałem takie sygnały, gdzie zapłaciłem 800 euro za lifetime, a potem tylko zostałem zwyzywany od nie wiadomo kogo i finalnie moje pieniądze, które były u brokera zostały przepalone, straciłem wtedy 2000 dolarów jakoś, więc nie zawsze się to płaca. No i tak jak widzicie zostałem zwyzywany i utraciłem możliwość handlowania lifetime na tych narzędziach, ponieważ narzędzia się nie, nie sprawdzały dla mnie, a inni twierdzili, powiedzmy, osoby, które z tego miały jakiś profit, że to jednak zarabia. No, ja sprawdziłem i nie zarabia, to też gdzieś tam pisałem. Marku, jeszcze i... ja ci się wtrącę, no. bo wcześniej tam mówiłeś, że na przykład powiedzmy, że ktoś tam się reklamuje 80% skuteczności, ale 80% skuteczności ze 100% twojej aktywności, bo na przykład ja też testowałem różne tam akcje sygnałowe mm. na Bugmacherce, czy akcje sygnałowe na Forexie. I teraz tak, jeżeli Ktoś ma jakieś tam statystyki, te statystyki rzeczywiście się pokrywają z tym, co jest podawane. To teraz, na ile Ty jesteś w stanie być aktywny w 100%. Bo czasami jest sytuacja taka, że przez pół dnia nie dostajesz żadnego sygnału, a czasami jest sytuacja taka, że w ciągu godziny przodzą ich 10, a, ciebie akurat, a Ty nie masz akurat możliwości, nie wiem, nie masz dostępu do internetu w tym momencie na przykład, albo nie możesz dostać się do swojego konta i nie jesteś w stanie wstrzelić się w to, co zostało podane. I tu już jest takie zaburzenie tej statystyki bo nie jesteś w stanie być 100% aktywny. Dlatego też tu gdzieś tam jakiś był powód tego, że ja troszeczkę to odpuściłem, no bo nie byłem w stanie po prostu siedzieć 24 godziny i czekać, że może akurat w tym momencie coś przyjdzie, a może przyjdzie coś za 2 godziny. I to był jeden z powodów takich, gdzie rzeczywiście się odpuściłem w pewnym momencie. Dlatego ja się skupiłem na rzeczach, gdzie siano robi siano, tak? Pomimo to, że niektóre rzeczy są płatne, wykupuję sobie powiedzmy możliwość korzystania z wersji płatnej na rok, czy co miesiąc płacę, ale ja nie muszę tam nic klikać. Raz ustawię i to działa i ma działać, i oczywiście tutaj wyniki jestem w stanie przedstawić po jakimś czasie. No i mamy dwa takie narzędzia, nawet jest ich więcej, ale są dwa, które mi się gdzieś tam sprawdzają jedno bardziej, jedno mniej i to jest na rynku krypto. Na Forexie też korzystamy z automatyzacji. Tam ostatnie miesiące jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi o akcje, to też rozwinę temat trochę później jeśli czas pozwoli. Hypy, o tym też wam powiedziałem. To są ja bym to traktował jako hazard, czyli kasyno internetowe. Hype to jest jak kasyno. Wchodzisz, wkładasz siano i nie wiesz czy wyciągniesz. Jeśli się uda, fajnie, jeśli nie, godzisz się ze stratą i tyle. Airdropy. Też jest jakąś tam formą zdobywania kapitału pasywnego zarabiania. No, wystarczy wykonać jakąś pracę, gdzieś się zapisać, coś kliknąć i masz szansę otrzymać Erdop. Tak samo z aplikacjami, które ostatnio e, robiliśmy. Czy to Revolut daje czasami bonusy, czy Actio ostatnio daje bonusy. Dodatkowo możesz to polecać i to już w domu, jeśli masz partnera, to to już nie jest tylko jeden bonus, tylko tak naprawdę tworząc konto w takiej aplikacji, jesteś w stanie potroić czy podwoić wyniki. No bo jeśli ja zrobię konto w jakiejś aplikacji i dostanę 10 euro, to dostanę 10 euro, tak? Jeśli mój partner, partnerka zrobi konto w takiej aplikacji, on, ona, on dostanie kolejne 10 euro, a ja dodatkowo też jeszcze za to dostanę. I często takie aplikacje się pojawiają. I moim zdaniem grzechem jest nieskorzystanie z tego typu aplikacji. Oczywiście wiele osób powie. No tak, ale tam trzeba się zweryfikować, podać dane. No jeśli nie chcesz podnieść pieniędzy, które leżą na ziemi, tego nie rób, to, to nikt cię do tego nie zmusza, ale jeśli jest jakaś szansa, to moim zdaniem można to wykorzystać, tym bardziej, że w taki sposób ja nieraz nazbierałem dość spory kapitał, który potem mogłem przeznaczyć na testowanie. Na przykład ostatnio, tak, na akcjo zarobiłem ileś tam pieniędzy, zebrałem tych tokenów, nawet jeszcze tego nie wypłaciłem, bo ja tam testuję te stakingi i różne rzeczy, ale częściowo postanowiłem, że oddam to społeczności, dlatego ostatnio jak była promocja ledgerów, kupiłem kilka ledgerów, które ewentualnie ktoś będzie mógł okazję sobie zdobyć. Jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale pomyślę. I takie rzeczy też lubię robić. Wiele osób też, Podchodzi do takich promocji, że a, bo tu jacyś naganiacze, refy, reflinki. Zacznijcie to robić z osobami, który, od których czujecie, że dają wartość. Ja nie, to nie muszę być ja, nie musi być Michał, drugi Michał czy Kuba, czy ktokolwiek z naszej społeczności. Znajdź sobie takiego gościa, taką osobę, od której czujesz wsparcie, który coś robi więcej. Na moim przykładzie, ja prowadzę Telegram, prowadzę kanał na YouTube, prowadzę bloga i staram się rzetelnie i rzeczowo wytłumaczyć to wszystko, opisać benefity, ryzyko i to, i ogólnie wszystko co tam możesz spotkać. Mało osób podchodzi do tego w ten sposób. Ja jak już coś sprawdzam i robię to sam, to zawsze to sprawdzam dwa razy, bo nie chcę wdepnąć w kolejny shit, gdzie ja stracę pieniądze. I dopiero jak sprawdzę i wiem, że to ma szansę działać lub działa, to piszę, testuję, albo o, tutaj możemy skorzystać, bo to działa. I to możecie zauważyć, jeśli chodzi o mnie, czy to samo o Michała, bo my z Michałem nieraz siedzimy po nocach i sprawdzamy różne rzeczy, i potem po prostu idzie to dalej. Ale to najpierw zostaje sprawdzone, a nie jest tak wrzucone. A wiele osób, które zaczynają swoją przygodę z zarabianiem właśnie na afilacji, na różnych takich rzeczach, to też wpadają w, taką, w taki wir, że nawet nie sprawdzą, a wysyłają dalej reflinki, i potem nie zawsze to się uda, nie zawsze można po prostu to, z tego skorzystać. Często też aplikacje i tego typu akcje kończą się bardzo szybko. Akurat akcjo już leci chyba czwarty tydzień, czy to tam wcześniej było, więc tu jest bardzo długo, ale bywały takie akcje, że kończyły się w dwa dni bo jak ekipa się dowiedziała, że jest coś takiego, czy Polacy, bo Polacy często z tego korzystają, no to jak Polska się rzuciła na promocję, to promocji w parę godzin nie było, a przykre jest to, że często takie promocje są przerywane przez kombinowanie różnych osób, tworzenie multikont, robienie kilku kont, nie wiem, na psa, kota, nie wiadomo na co i później cierpi cała społeczność. I, I czują się ludzie oszukani. A tak naprawdę tutaj pretensje można mieć tylko i wyłącznie do tych osób, które próbują gdzieś wykorzystać system, wykorzystać te dziury. I taka sytuacja była na Social Good. Ja sam dziś nie jestem w stanie od razu wypłacić wszystkich tokenów, które otrzymałem za moje zakupy, tylko dlatego, że jakiś tam ludziom zachciało się zacząć oszukiwać i wyzyskiwać tą aplikację. I teraz. Ktoś, kto dostał tam tokeny i dostał powiedzmy te 30-50 dolarów, fajnie, że dostał, wypłacił, skorzystał, czy miał szansę to dostać i byłoby fajnie. A ja teraz mam tokenów więcej, a i też nie jestem w stanie nic z tym zrobić. I potem finalnie yy, gdzieś o mnie, o mnie obija się taka rzecz, że, że ja kogoś oszukałem. Jak ja mogłem kogoś oszukać, jeśli masz wszystko? Na moim blogu masz regulamin, masz warunki promocji, a to, jakie decyzje podejmuje dana firma w stosunku do tego, co robią użytkownicy, to my już na to nie mamy wpływu. Dlatego często, gęsto mówię, jak jest taka promocja, należy z niej skorzystać, zabrać, co masz dostać i albo godzisz się na korzystanie dalej z tej aplikacji, tak jak ja akurat w Actio, ja tam testuję, zostawiłem część siana, część wypłaciłem, Albo po prostu wychodzisz stamtąd, bierzesz bonus, wyciągasz i możesz sobie kupić, nie wiem, loda, hamburgera, nowe buty, co tam chcesz. Ja akurat siano z takich promocji wysyłam do pracy, do kolejnych rzeczy. I ostatnio, jak był spadek na Evmosie, dokupiłem sobie trochę a Potem był skok ceny na parę dolców, to sprzedałem i teraz mam trochę więcej Evmosów finalnie w stakingu gdzie jak ktoś się interesuje, to wie, ile tam płacą procent, ale oczywiście ryzyko też jest podwyższone, bo to jest bardzo młody projekt. Mamy Forex, Prop Trading, algorytmy. Z tego też korzystamy. Korzystaliśmy też z aplikacji takich jak eToro, Plus500 czy Naga Trading. Wiem, że Naga wyzerowała Michała, on może coś więcej na ten, na ten temat powiedzieć. Jest jeszcze aplikacja Trading 212. Tam akurat ja systematycznie kupuję sobie akcje cząstkowe, plus tam można tworzyć albo korzystać z diagramów takich gotowych. Gdzie na przykład e, budujesz sobie plan i wrzucasz sobie 100 euro miesięcznie, i to się tam samo wszystko. Odgrabi. Ale o tym będzie później, to wiesz. Tak, o tym później. Można o tym opowiedzieć. Co do tego Forexu, no to z prop tradingu rzeczywiście korzystamy i działa to całkiem, całkiem fajnie, bo nie wymaga to naszej uwagi w zbyt dużym stopniu. Co do tych aplikacji typu Etoro Plus 500, ja osobiście tego nie używałem. Tutaj wiem, że ty chyba testowałeś, no bo... Social trading, tam jest coś takiego, że korzystasz tak. z sygnałów osób... Kupiowanie ruchów chyba, nie? Tak, które no mają właśnie. tam jakieś wyniki. No i tu Michał no może powiedzieć o nagdzie. Że to nie, nie jest takie proste i to nie jest tak kolorowo, jak to pokazują na tej reklamie. No bo nie jest. Bo, bo reklama pokazuje tak, że jeden tam siedzi przy tych wykresach, inwestuje i ma dobre wyniki, a drugi nie robi nic i ma takie same wyniki jak ten pierwszy, bo ten drugi kopiuje tego pierwszego, nie? Ale my nigdy nie wiemy w sumie, kogo kopiujemy, a to jest reklama więc ona ma pokazać same korzyści tego, a nie pokazuje, że na przykład ten pierwszy mógł stracić siano i ten drugi z, z tego względu, że kopiował tego pierwszego, też stracił to siano. A często właśnie tak e, właśnie wychodzi. No i to zależy, dużo zależy od tego, e, kogo w sumie kopiujemy. A tych traderów jest tam dużo. Niektórzy e, potrafią sobie zbudować takie konta, tylko po to, właśnie, żeby być tym na wysokiej pozycji w rankingu, i wtedy więcej osób będzie nas kopiować. Im więcej osób nas kopiuje, tym większa jest nasza prowizja. Więc no wystarczy wykręcić tylko na początku jakieś tam dobre wyniki, nie mieć żadnych stratnych pozycji, i wtedy od razu już się poruszamy w górę na tym rankingu, jesteśmy bardziej bardziej ee, kopiowalnymi traderami, nie? No to no to, to samo na... było z tym Forexem, z tą strategią Relax, która pomogła się nam zrelaksować i zostać wolnym od finansów. E, no naprawdę przepaliliśmy kupę siana na te testy. Ja nie mówię, to nie jest złe, bo to wszystko, jeżeli używasz z głową, to jest ci w stanie wygenerować jakiś plus, ale trzeba się też przygotować na to, że będą minusy, będą straty i być tutaj cierpliwym, też nie poddawać się za pierwszym razem, tylko ja zawsze sobie zadaję takie pytanie: no, ile razy mogę próbować, jeśli czegoś nie czuję? Jeśli ja coś czuję, to ja w to pójdę, ale jeśli czegoś nie czuję, to to, to nie pójdę. To tak jak u mnie z Bugmacherką. No, zarabiają ludzie, niektórzy to czują, ale ja próbowałem naprawdę na bardzo mało wymagającym poziomie, czyli kopiowałem to, co ktoś mi podesłał czy gdzie, gdzie zobaczyłem, bo to zazwyczaj są telegramy, no to u mnie się to nie sprawdziło i tak naprawdę 98% wszystkiego, co testowałem się nie sprawdziło, zostały tam jakieś procenty, gdzie jakieś 2% tego, co sprawdzałem działa, z niektórych rzeczy korzystamy, z niektórych przestaliśmy korzystać, bo na przykład przestały być opłacalne, tak jak niektóre stakingi tam też opłacalność skacze. Raz jest fajnie, raz jest gorzej, a raz jest turbo fajnie. No ja akurat zostawiłem sobie Wavesa, zostawiłem sobie Osmo, zostawiłem Atoma, Evmosa, czy tam trochę na Wireless Finance i takich aplikacjach, które gdzieś od 2021 roku testujemy. Coś tam się dzieje, ale zawsze musisz mieć z tyłu głowy, że jest jakieś ryzyko. To tak jak ostatnio alarmowaliśmy, że wypłacamy większe środki z giełd. I z aplikacji typu Nexo, typu Celsius. Ja nie ufam takim rzeczom. Nie ufam. Z drugiej Problem. strony, poczekaj, Kuba. Z drugiej strony zobaczcie, ostatnio wyczyścili mi portfel Solany. Też fajna aplikacja, i tutaj jest taka sprzeczność danych, które ja znalazłem, bo są dwa portfele na Solanie. Z te, które zostały. O, okradzone przez hakera jest Phantom Wallet i jest Slope Wallet. No, ja korzystałem z obu, więc tutaj albo jeden, albo drugi, ale opinie na Twitterze znalazłem takie, że są osoby podobno, które korzystały też z Fantoma, i tylko z Fantoma, i też im zniknęły środki. Nie jestem pewny, ja bardziej skłaniam się ku tej wersji, że ten slope został wyzerowany, bo to fajna młoda aplikacja gdzie ja tam jakieś testowe siano trzymałem, bawiłem się tym po prostu. No i, no i zobaczcie, trafiło na taki moment, że wyczyścili tam 6 czy 8 tysięcy portfeli, zginęło 5 milionów dolarów i ludzie na Twitterze pytają się, gdzie moje siano. Jeszcze rozumiem, że ktoś straci 100, 200 czy tam 1000 dolarów, a resztę solany trzyma sobie na przykład na Ledgerze czy na Exodusie, tak jak w moim wypadku w stakingu i tam to jest Podobno bezpieczniejsze, nie wiem, nic mi nie zginęło. A trzymał całe siano na takim portfelu, gdzie ktoś jakimś backdoorem wykradł sidy i wyczyścił ciano. Tu też trzeba naprawdę zwracać na to uwagę. Dlatego też ostatnio poszła ta akcja z tymi ledgerami. Ja też będę bardzo głośno mówił o tym, że najbezpieczniejszymi portfelami są takie właśnie. Portfele fizyczne, sprzętowe, gdzie ten seed nigdy nie wychodzi do innych aplikacji. Poza tym powinniście zawsze uważać, gdzie wpisujecie te SID, -y, a najlepiej ich nie wpisywać, tylko tworzyć nowe konto. Znowu odleciałem trochę w inne e, tematy. Lecimy dalej. Akcje. O to rozwiniemy później. Czekaj, bo ja jeszcze chciałem coś dodać no tam. Nie wiem, czy mówiłeś wcześniej, bo tak jak mówiłem, wcześniej nie było mnie, tak jak widzieliście, ale a propos jeszcze tej strategii, na której nas się zrelaksowaliśmy, to tutaj warto by było dodać, jeżeli nie było to powiedziane, że to było tak, że najpierw gość był długo obserwowany przez naszą ekipę. Po czasie, jak stwierdziliśmy, że rzeczywiście robi fajne wyniki, to stwierdziliśmy, że zaufamy, wpłaciliśmy trochę siana. Potem poszła informacja, że może warto by było wpłacić więcej siana, więc to więcej siana troszeczkę było wpłacone. I potem przyszły e, dosłownie chyba trzy czy cztery takie dni, w których albo gość miał gorsze samopoczucie, albo coś się stało i wyzerował konta. Także to też miałbym na uwadze, że pomimo tego, że komuś fajnie idzie, to dalej jest to kopiowanie jego ruchów i dalej tam wchodzą w grę jego emocje. A też pamiętałbym, że jeżeli ktoś e, jest dobrym traderem i z czasem znaczy udostępnia swoje wyniki, udostępnia swoje strategie i swój handel do kopiowania, to z czasem im więcej ludzi do niego dołącza, tym Jestem przekonany, że siedzi mu większa presja na bani, że on już nie tylko za swój kapitał odpowiada, ale też za tych ludzi. No A on jeżeli tam ma 5 milionów presję, wtedy, czy 2 miliony dolarów, nie pamiętam już. Ja też nie pamiętam ile on tam miał, ale jeżeli już ktoś dochodzi do takiej presji, gdzie nie tylko jakby odpowiada za swoje, no to jest to rzecz, która wywołuje to, że popełniamy jakieś błędy, bo jednak jest coś takiego, że muszę im udowodnić, że dobrze zrobili. A to nie ile jest Ile osób na rynku krypto zostało pozamiantanych tylko dlatego, że próbowali grać nie swoim sianem? Ja takich przykładów mogę wymienić kilka. To nie kończy się dobrze. Zresztą, nawet ktoś ostatnio mi pisał, że chciałby sobie zrobić taki swój fundusz. Ja mówię: No, stary, jak chcesz trafić do paki i zarządzać kapitałem osób innych, nie swoim, to proszę bardzo, nie? To, to wiecie, to, to też trzeba tutaj. Do tego podchodzi z dystansem. Jeżeli ktokolwiek wam oferuje, że zajmie się waszym rachunkiem, będzie wam tradeować sianem, nawet jak jest dobrym kolegą, nie korzystajcie z takich usług. Lepiej jest samemu stracić pieniądze niż pozwolić komuś, by je stracił za ciebie. Tak ja też do tego od dłuższego czasu podchodzę. Jeżeli chodzi o te akcje, no to trading 212 moim zdaniem. Dużo osób z Was zna, ponieważ też tam była promocja, było można sobie nazbierać akcje. Jeszcze w pierwszej promocji było to 20 akcji do zgarnięcia na samym początku. Mogliśmy zarekomendować to 20 znajomym i mogłeś dostać nawet 20 akcji. Z tego co ja pamiętam, to ja zebrałem chyba 1000 euro wtedy w tych akcjach. Które trzymam zresztą do dzisiaj, bo to są bonusowe akcje, i one i tak po, powiększyły swoją wartość, bo tam na przykład była akcja radę AMD, Nvidia i takie akcje można było dostać. Teraz często taka promocja się pojawia, ale już jest limitowana, już tylko można zarekomendować to pięciu osobom, więc ty możesz zgadnąć pięć akcji, a ktoś inny też tą jedną za to, że się zapisze. No i też. Ja z tą aplikacją zostałem, skorzystałem i dzięki temu, że dawali coś za darmo, zainteresowałem się nią na dłuższy czas. Ogólnie, jeżeli tam poczytacie regulamin, to tam jest Interactive Broker i oni korzystają tam z usług, więc to jest wszystko legit. Ja tam częściowo po prostu bawię się na tej aplikacji. Może teraz już nie bawię, ale korzystam z rozwiązań, które oni oferują. Oczywiście można znaleźć lepszych brokerów, maklerów, czy tam Exante, czy po prostu Saxo Bank, no ale dla zwykłego Kowalskiego wejście w takie Saxo Bank, z tego co czytałem, to trzeba przynajmniej 10 tysięcy euro. Nie, nie pamiętam, czy to tam, czy gdzieś indziej przeczytałem, no ale trzeba mieć kapitał płacony, zdeponować minimum 10 tysięcy euro, a na takich akcjach trading 212 czy innych aplikacjach, które są ogólnie w UK i na świecie bardzo popularne, więc powinny być raczej bezpieczne. Chociaż tutaj nie dałbym sobie ręki za to uciąć w 100%, więc gwarancji żadnej nikt wam nie da. No to można zacząć tak naprawdę bawić się, dotykać tych rynków finansowych od jednego euro. To tak samo jak Bitpanda. Kupujemy tam systematycznie kryptowaluty. Zresztą. Oni stali się po części takim trading 212, bo też oferują akcje, złoto, srebro i takie różne rzeczy. Całkiem fajnie. Dla mnie Bitpanda jest takim kryptocom, tylko że Bitpanda jest na rynku e, w austriackim, a Bitpanda, kryptocom e, znów bardziej rynek UK, gdzieś tam bardziej ma te reklamy w Londynie, nie? a nie w innych miejscach. No i to przy tym tradingu T1, T2, T1, to jak ktoś nic nie chce robić, to można to potraktować jako pełny automat, bo korzystając z tych diagramów i autoinwestycji miesięcznej nic nie robisz, nic nie trzeba dotykać, Fajne jedzie jest na to, pełny automacie. Tak, można sobie na przykład odpalić tam diagram dywidendowy, a można samemu sobie zbudować, dobrać sobie 5, 10, 15 akcji i zamiast kupować każdą osobno, to jak chcesz przeznaczyć sobie stówkę euro czy tam złotych miesięcznie, kupujesz ten swój stworzony diagram, koło, i to ci automatycznie te środki procentowo, tak jak chcesz, przypisuje do różnych tych akcji. Więc całkiem fajne narzędzie. To jest takie typowo dla retailu. No zobaczcie, rynek krypto też zmierza w kierunku retailu. Crypto.com jest dla typowych, żeby nie mówić brzydko, lemmingów. To dla typowych kowalskich, którzy wcześniej w ogóle nie mieli styczności. No bo kto z tych kowalskich interesowałby się, co to jest staking, farming i, i to wszystko od punktu technicznego. No, no ciężko to zrozumieć. A tam to wszystko jest. Ty tam wejdziesz na jedną platformę, nawet jak klikniesz taki znak zapytania w kółeczku, to tam pisze wytłumaczenie, co jest czym i to Moim zdaniem, rynek idzie właśnie w tym kierunku. I czy to będą aplikacje do tradingu, czy aplikacje do kupowania kryptowalut, czy do banki, bo są takie aplikacje jak Bitfala, który jest bankiem i też oferuje krypto, czy, czy kantory. To zmierza do prostoty, której wcześniej nie było, a teraz dzięki temu, że to staje się proste, przede wszystkim. Mega proste w używaniu, bo wystarczy poklikać, nie trzeba nic za bardzo instalować. Tak jak ja na przykład mam MetaMaska, mam tego Keplera i kilka innych portfeli, to, to wszystko musi być osobno zainstalowane czy na telefonie, czy na komputerze. A tam jest wszystko w jednym i oni chcą w, ten, w tym kierunku iść. Ale ryzyko tu jest takie, no, że jak coś im nie pyknie, no to tutaj może być niepowodzenie. I tak jak widzicie, no Celsius z kamem nie był, a tam jakieś problemy się wydarzyły, dlatego nigdy nie trzymajcie swoich środków wszystkich w takich aplikacjach. Można to dywersyfikować, można do tego na spokojnie podejść. Poczytamy jeszcze komentarze na koniec. Taka krótka besa. Nastawiam się na minimum rok. No, ci powiem, że zobacz, odbił trochę rynek i ja też spodziewam się spadków, ale nie wiem jak będzie. Ja akurat jestem w takiej sytuacji, dobrej, złej, że mi to jest na rękę, jak spada, mi to jest na rękę, jak idzie bokiem i mi to jest mega na rękę, jak rośnie. No bo ja jestem byczo nastawiony do tego rynku. I nawet dziś, jeśli rynek krypto by umarł, to ja i tak jestem. Zabezpieczony w innych rzeczach, że po prostu ja nie liczę tylko na rynek krypto, jak większość osób, które do tego rynku dopiero przyszły. Więc tutaj można być nastawionym na tą hossę, bessę, ale zbudować trzeba sobie taki plan, żeby się czuł komfortowo w każdej sytuacji. I czy minimum rok bezsy? No, dla mnie by to było mega na rękę, no bo można sobie systematycznie skupować niektóre projekty a jak już wspominaliśmy, my korzystamy ze stakingów, z farmingów, dostajemy za to różne inne tokeny, tych tokenów za bardzo w 100% nie trzymamy, tylko zamieniamy na takie projekty, które naszym zdaniem mogą mieć lepszy wynik i nie są tak bardzo inflacyjne, więc mi to jak najbardziej na rękę, żeby ta Bessa jeszcze potrwała. Co tu jeszcze no mamy? Ja bym jeszcze dodał, że do takiego formalnego roku to nam brakuje 3 miesiące, jak coś, bo ludzie myślą, że besta to się dopiero zaczęła, ale tak na dobrą sprawę e, spadki za TH to się zaczęły w listopadzie 2021 roku, także 3 Wówczas miesiące roku, czy... i mamy rok Bestie, nie? A propos airdropów, czekam na airdrop MetaMask, jak również airdrop Zerion i Zaperfi. No dokładnie, te aplikacje gdzieś tam robiliśmy, MetaMaska sporo osób. Jeżeli chodzi o kryptoentuzjastów, zna, i tu już ten airdrop jest cały czas gdzieś tam oczekiwany, ale tak naprawdę nie wiemy, czy on się wydarzy, czy nie. Możliwe, że tam coś ogłosili, no ale ja nigdy nie oczekuję od tego rynku. Ja się wolę pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować, więc oczekiwania na bok, robimy swoje, korzystamy. No to tak jak z airdropem, z co ja to miałem? te krypto, które dostałem. Jak to się nazywało? XLM. O, Lumen dostaliśmy za darmo. Też mega zaskoczył. Jeszcze było... E, jeszcze ostatnio, widzicie, nawet już nie pamiętam. Tego jest tyle, że no nie pamiętam ty, tych... Kiedyś był roku. taki token NRG, pamiętasz? Energii. Też Dziwny czekaliśmy był. chyba pół roku, rok czasu, no. by to dostać. Długo czekaliśmy, ale to się opłaciło i w ogóle dziwny był ten rur, bo tam było najpierw, on był chyba na dwie albo trzy fazy podzielony, najpierw jakiegoś maila podać, potem coś tam na Twitterze ogarnąć i finalnie się okazało, że rzeczywiście jakby to wypłacili. Oni też tam jakieś stakingi, masternody, różne rzeczy. Zresztą ja do dzisiaj troszkę tego tokena trzymam, no bo. Oni jest... swoją giełdę otworzyli, nie? Tak, tam to tam dużo się, dużo się podziało, nie? Więc no naprawdę czasami trzeba poczekać. Ale ta cierpliwość może Cię wynagrodzić, a czasami nic z tego nie będzie. Więc do tego dopów trzeba naprawdę podchodzić z dystansem. I nie oczekiwać. A lepiej się mówię, miło zaskoczyć. Co tutaj mamy kolejny komentarz. Emerytura, emerytura ZUS. To też jest takie DCA, ale tutaj nigdy nie wiesz, czy ci wypłacą. Bo nie wiesz, czy dożyjesz. Albo czy będzie miał kto robić na Twój ZUS? Czy podamy nazwę bota? Ogólnie wszystko macie na moim blogu, na Telegramie jest dodawane. Jeden to jest Bitgap. o tym już dawno temu mówiliśmy. Jeżeli chcecie sobie tam ogarnąć konto, to ja nie wiem, czy tam jest dalej promocja, że można to korzystać dwa tygodnie za darmo. Dwa tygodnie za darmo, tak. Tak, to trzeba naprawdę, zanim założycie konto, to najpierw zorganizować Plan na to, jak z tym zadziałać, i tak jak ja w te dwa tygodnie zarobiłem na dwa lata funkcjonowania bota. A kolejne narzędzie to jest EasyBot to też ostatnio opisywałem na blogu. To korzystam z tego od miesiąca, obserwuję to od kilku i całkiem dobrze sobie radzi. Ale, tak jak mówię, najważniejsze informacje znajdziecie na telegramie na blogu, tam można sobie poczytać. Zresztą ja takie raporty piszę po kolei, robię jak to działa. Michał też nagrał o tym filmie, prawdopodobnie też się na dniach pojawi, jak już się nie pojawił ten film na jego kanale. Już się dzisiaj pojawił. Tak, <laughs> więc tutaj można zobaczyć to z jego perspektywy. Ja jeszcze filmu nie nagrałem, no bo tutaj postanowiłem trochę to rozpisać. Zresztą spędziłem parę godzin, żeby w ogóle zakleić, o co chodzi, czy to faktycznie tak działa tak, jak mówią. No i tu tak Wam powiem, w, tym, w tych reklamach, w tym marketingu nie kłamią tak bardzo. Nie znalazłem jeszcze czegoś, żeby się tam dowalić. Pomimo tego, że tam jest mega marketing, bo tam jest plan afilacyjny i to wszystko, to bot daje radę. To jest jedno z narzędzi, które mnie zaskoczyło i też nie chcę jeszcze dać sobie 2-3 tygodnie czasu, bo na niedzielnym Zoomie z ekipą trochę podjarany byłem, bo to sprawdzaliśmy, ale ja nie lubię podejmować decyzji czy działań na takiej euforii. Ja chcę zobaczyć, dać temu jeszcze z miesiąc czasu, zobaczyć, jak to po prostu będzie działać. Jest to darmowe, więc można z tego skorzystać za darmo. Zawsze później można ewentualnie zarobić na, ten, na tą subskrypcję, albo po prostu zrobić to od razu i odrobić tą subskrypcję, tak jak ja to zrobiłem. Zresztą ja to wszystko opisałem. Co tu mamy jeszcze za komentarze? Czekajcie, bo mi się to wyłączyło. Nazwa bota. Czy jakiś konkretny diagram na Trading 212. No ja mam tam chyba dwa, i jeden ten najpopularniejszy, dywidendowy, od dłuższego czasu go kupuję korzystam, więc dzieje się spoko. Oczywiście to wszystko jest uzależnione od ceny akcji. Musicie pamiętać, że jak zaczniecie budować ten diagram na górkach, a możecie sobie rozwinąć i zobaczyć, co tam wchodzi w skład tego diagramu. No, to nie wszystkie akcje są gdzieś tam w dołku. I tak jak ja mówię, że liczy się timing. Jak ja te narzędzia odpalam właśnie w takim czasie nudy na zero, gdzieś to idzie boczniakiem, czy są jakieś małe ruchy, to wtedy mam większe prawdopodobieństwo, że będzie wystrzał i pójdziemy do góry, niż w odwrotną stronę. Ale znowu trzeba wziąć pod uwagę, co jeśli ten rynek tąpnie o 50%. Procent, jak się zachowają te narzędzia, jak się zachowają akcje. Zresztą obserwując cały rynek finansowy to akcje, krypto, SP500, tak jak tu pisze Piotr, to to wszystko widać, że jest od siebie zależne. Więc można się spodziewać różnych rzeczy. Zresztą też automatyczne strategie, z których korzystamy. Od kilku lat na rynku Forex też pokazały, że ostatnie miesiące były dość fajne i, i fajnie zapłaciły. Dlatego no mniej oczekiwań, więcej działania i po prostu cierpliwości. Na tych dywidendowych 50 spółek od stycznia 2021. Regularnie ma wpłaty i tutaj jest niecałe 10% zysku na dzień dzisiejszy. Podhandlujący handlujący, który zarabia ten za darmo, czy da się go podłączyć pod SP500 nie da się, bo to jest tylko na giełdzie krypto w oparciu o spot. Podłączasz to przez API i sobie to tam handluje, przydzielasz temu jakiś kapitał w stablecoinach i on po prostu zawsze wraca do stable. Myślałem, że to będzie podobnie tak jak ten Bitgap, ale ten akurat nie trzyma tych krypto. Nie, nie, nie kisi tego, ale muszę to potestować dłużej i to jeszcze nie jest czas, żeby po prostu aż tak. Wielce wysławiać tego bota, czy go tam gdzieś chwalić. Ja staram się tutaj racjonalnie do tego podchodzić, dlatego mówię, jakieś tam raporty piszę, chcę mieć też dane, zobaczyć jak to wygląda. No, korzystam miesiąc czasu, znam parę osób, co korzysta z tego 2-3 miesiące. Obserwowałem to dłużej, ale tak naprawdę ja zobaczę, co on zrobi na tych dużych spadkach. No i też ostatnio się nie umiałem doczekać, bo sądziłem, że będzie większe tąpnięcie na rynku, jak zostaną w USA podniesione stopy procentowe. A tu rynek zareagował w sumie nijak, troszkę do góry. I spodziewałem się całkiem innego. I mówię: A to przetestuję tego bota, nie? Ten, ten, ten algorytm. No ale nie było szansy. Aczkolwiek są materiały dostępne w sieci, które pokazują, że podczas długoterminowego spadku, pomimo tam obsunięcia się. Cen tych kryptowalut, ten body tak wyrobił plus. Więc no, dla mnie szacun, ale mówię, nie jaram się tak tym, na spokojnie do tego podchodzę. Jeśli chodzi o trading 212, to zaraz wam tu powiem, jak to na przykład wygląda u mnie. Tylko się zaloguję. Ja na tym diagramie mam 9% zysku i korzystamy z tego diagramu już rok. 2000, styczeń 2021. w no. wpłaty co miesiąc. No tam jest 9,3. I tu 10, można 10, zobaczyć 100%. sobie, co składa się na ten diagram. Gdzie, gdzieś to tutaj jest. Posiadamy, tak, posiadamy, tak, posiadamy 000, instrumenty finansowe. Jest Apple, na nim na przykład jest 25% zysku. Jest Johnson Johnson 11, jest 3M2 minus. Jest Pepsi Cola 60, 20%. Potem mamy McDonald's 20% zysku, JP Morgan, Chase 10 na minus. Wiecie, to jest. On się składa z 50 elementów i tak naprawdę liczy się średnia, i to jest uśredniona cena tych wszystkich elementów. Więc Tesla tu chyba też była. A widzicie, jak spojrzycie na Tesle, to ona też gdzieś tam oberwała. Nie, Tesli tu akurat nie ma. O, a jeśli chodzi o ostatnio sobie sam zacząłem się interesować SP500 no to ja akurat tutaj na tej aplikacji zaraz Wam powiem które to jest SP500 gdzie to jest widzicie to? to jest tak że człowiek tego nawet za bardzo nie używa o jest SP 500, ja sobie takie akcje zakupiłem i mam zysku całe 7%. No bo wiecie, jak tąpnęło na SP 500, to ja traktuję to jako przecenę. Ja nie wiem, czy to poleci dalej, niżej, czy nie. No i kupiłem i mam tu 7% na plus. Ale to też raczej te SP500 ja zamierzam długoterminowo trzymać, holdować. To jest trochę jak portfel dodatkowy. Jak mam jakieś luźne siano, sobie wrzucam. Takie co jeść, wołać nie będzie. Także no, Piotr, tutaj jedynie krypto. Botów na akcjach nie znam. Nie korzystałem z takich botów, które czy algorytmów, które gdzieś tam tradują. Wiem, że niektóre grupy tam dawały jakieś sygnały właśnie w oparciu o. Akcje czy o surowce, ale to też nigdy nie miałem na to. Może nie czas miałem, ale chęci z tego zacząć korzystać, bo to jest tak, jak powiedział Michał: to trzeba siedzieć, pilnować, czasami cały dzień czekać na te sygnały i co? Ja mam całe życie swoje organizować tylko dlatego, że, że mam dostać jakiś sygnał. Zresztą. Wy nie macie czasu zrobić darmowej aplikacji, zarejestrować się i zweryfikować, a jak chcecie zacząć handlować? To nie dla Was przecież. Bez sensu. Dokładnie. Tutaj ktoś pisze, u mnie od stycznia 13%. No to zajebisty wynik, 13%. To masz, ej, jak to? Masz więcej ode, ode mnie? Nie. No tak samo jak ode mnie. My mamy tak samo. W większym dołku zaczął skupować. Ja mam gdzie? Jak to tak możliwe, żeby... Był Lepiej ode mnie masz, stary. No. gratulacje. No, no, super. Mówię, to trzeba traktować jako zabawę. My większość tych rzeczy traktujemy naprawdę jako zabawę, coś, żeby to dotknąć. No, bo czy mnie w szkole uczyli, czym są akcje, czym jest inwestowanie, czym jest dywersyfikacja, czym jest... O, oszczędzać. Tam coś było, bo była książeczka oszczędnościowa, pamiętam. Ale... Nic więcej. Zresztą teraz zobaczcie, znowu pieniądz stał się droższy, i ludzie zaczynają myśleć o lokatach, o oszczędzaniu, o tym, by przestać te pieniądze wydawać. Nie chcą brać kredytów, bo za drogo. Więc no, ta cała historia zatacza koło, nie? Ja podejrzewam, że jeśli znowu włączą do dróg, no to tutaj, tu the moon, nie tylko krypto, ale też inne rynki finansowe mogą wyskoczyć, no bo po prostu te siano gdzieś będzie trzeba upchać. Trzeba wiedzieć, kiedy kupić. No dokładnie, no mówię. Ja, ja tam nie jestem snajperem dołków, po prostu ja buduję długoterminowo. Widzisz, mamy te portfolio rok, a tak naprawdę krypto Salvation i tą kryptoemeryturę, to można tak troszkę nazwać ryzykownie, ale eksperyment. Prowadzę już od 2018 roku. No i jak spojrzę też na to. Delta. Spojrzę. W ogóle to ostatnio, któryś raz z rzędu, ktoś podsyłał mi, że ktoś moje screeny na TikToku udostępnił i mówi, że on na tym zarobił. Tylko, że dziwna, dziwny zbieg okoliczności, że akurat ma te same ilości kryptowalut i te same kryptowaluty co ja. Więc też trzeba uważać na takich oszołomów, nie? No, ja mam 184% zysku od momentu, gdy przestałem wpisywać te transakcje. A one przestałem wpisywać 11 maja 2011 roku. potem już mi się nie chciało, bo to muszę wpisywać 35 transakcji ręcznie każdego miesiąca. No, i teraz już ciężko mi się do tego zabrać. Ale może kiedyś to wpiszę i zobaczę, ile tu jestem minus, plus. Na pewno tutaj powiększyło się to u mnie, no bo ja tam wpłacam 350 euro miesięcznie, po 10 euro w każdą kryptowalutę. Co już mówię z góry, jest to przesada, za dużo, ale mam sentyment do niektórych kryptowalut i zamiast je wyrzucić, ja po prostu dokupuję więcej i zrobiłem sobie taki diagram tutaj, tylko że problem jest taki, że kupuję to po prostu osobno, jednorazowo. Tylko, że te krypto mogę sobie wypłacić na portfel, w inne miejsce z tej BitPandy, tak? Bitpanda też ma takie diagramy, czy to się nazywa indeksy, że możesz kupić sobie taki indeks. Tam jest chyba 10, 25 i 50 kryptowalut. No i oni tym zarządzają. To już pamiętajcie, że to ktoś inny tym zarządza i tam są wyrzucane różne kryptowaluty, zamieniane różnie to wychodzi. To Fajnie to działa. To akurat mój tata sobie to kupuje na Bitpandzie, jeśli chodzi o te indeksy, 20 euro miesięcznie, bo też chcemy zobaczyć, co, co z tego wyniknie. No i widzicie, nawet człowiek 60 parę lat może to robić, bo to jest proste do zrobienia, tylko musisz być świadomy tego, co ty robisz, a nie, że ktoś ci powie, pokaże. Tak samo wiele osób, na pewno wy też mieliście takie. E, Sytuację, że wiele waszych znajomych by chciało, żeby oni by też chcieli zarobić na krypto. Ja mówię, ale to trzeba się tym zainteresować. To nie jest tak, że ja to zrobię za ciebie. To jest tak jak przynieś mi pieniądze do domu bez wychodzenia do pracy. No nie da się, no musisz mieć albo biznes, albo jakieś pasywne dochody, albo po prostu iść sam do pracy i upolować te pieniądze. Inaczej się nie da. Dobra. To co? Kończymy na dzisiaj, nie? Myślę, że za tydzień pokażemy wam więcej danych statystycznych, jeśli chodzi właśnie o te narzędzia. Ja też nie chcę jakoś tu ich promować. Jeśli macie pytania co do tych narzędzi, to piszcie w komentarzach. Możecie do mnie na priva napisać. Tak samo możecie do Michała, bo on, mówię, nagrał film. Ja po prostu tak samo to wrzucałem na Telegram. Nagram też na ten temat film. Ale to na spokojnie, bez podpalania, jest czas. Jeśli to narzędzie będzie działać długoterminowo, to jeszcze wszyscy zdążą z niego skorzystać. To nie jest actio, gdzie nigdy nie wiesz kiedy ta promocja się skończy. No i tak na koniec, jak ktoś jeszcze nie ma actio, to się te odezwijcie też do kogoś z naszej ekipy, bo tam naprawdę ciągle tym sianem żyga. I myślałem, że oni się już wyprztykali z tego siana na tą promocję. Ale wczoraj, czy tam kiedyś, dostałem 16 akcji, więc to nie jest, że oni dają tą minimalną nagrodę. Jest naprawdę duża szansa, że zgarniecie maksymalny bonus 200 euro. Więc no, dla mnie spoko apka. A żeby nie było, że tak naganiam bez, e, bez dowodów, to ja wam jeszcze pokażę. Ja mam na aplikacji w tym momencie 3200 euro. Swój wkład wypłaciłem, swoje siano wypłaciłem, żeby nie było, że stracę, jakby coś tutaj nie poszło, nie? No i ogólnie to ja tutaj jeszcze skorzystałem sobie ze stakingu, czyli mam 100 tych akcjów stakingu. Tutaj podchodzę do tego z takim dystansem, że to jest zamrożone do 18 lipca 2023 roku, także tu na spokojnie, ale to, co tu znalazłem i testuję, no to tu są takie wolty, gdzie oni płacą 4% w skali roku. Akurat to jest trochę mniej nawet niż na lokacie, bo teraz już chyba na lokatach i 5-6% można gdzieś jakieś zgarnąć. Ryzyko jest trochę większe, no ale że to świat krypto jest, to ja tutaj sobie wrzuciłem 5 stówek i żeby nie było, to zamieniłem akcję na stablecoiny, czyli to, co za darmo dostałem, zamieniłem na to i co wrzuciłem do pracy. No, jeszcze myślę, co zrobić z tymi kolejnymi tokenami. Mi się aplikacja podoba. Startup fajny. Myślę, że oni mogą tutaj troszkę zawojować ten rynek. Jest to z Irlandii i może to być taka aplikacja jak na przykład Revolut albo właśnie Cryptocom, czy coś. Oni w tym kierunku idą właśnie dla retailu. No i to by było na tyle promocji i naganiania. Dziękujemy Wam za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień, we wtorek. No i może coś jeszcze w niedzielę zrobimy. Trzymajcie się cześć. Zrobimy. Do... Siema. Siema. Do następnego.